Dzisiaj mamy 2 kwietnia 2024. 362 tysiące km przejechane. I tak się ma. Słuchaj, prędkość 50 na godzinę. I krople się robią, tworzą, przepraszam. No i niestety już tak szybko nie śmigają do góry, ale jeszcze są. Przy dużej ilości wody robi się raczej tafla. Ogólnie jestem pod wrażeniem, kurczę, tej niewidzialnej wycieraczki. Jedyne miejsce, gdzie znikła całkowicie, to jest tu, gdzie wycieraczki na siebie nachodzą. Czyli jedna zamyka drugą, spójrz. O właśnie, w tym miejscu, gdzie się zatrzymuje, widać, że już jest wytarte na maksa, ale to jest działanie mechaniczne. Tu, gdzie nie ma wycieraczek, działania mechanicznego, mam teraz 50 na godzinę i woda śmiga aż miło. Perfekcyjnie. Tutaj już niestety widać, że się kończy. Najgorzej jest w miejscu, gdzie wycieraczki się łączą. Tu jest fatalnie niestety. Ale ona w dalszym ciągu, jak jadę 70-80 krople, koślawo, bo koślawo, ale jeszcze uciekają. Osobiście chyba nie miałem lepszej niewidzialnej wycieraczki. Dla mnie bomba. Przyjedzie teraz do mnie nowe auto i zarzucam na to auto, na wszystkie szyby, właśnie tę niewidzialną, miałem powiedzieć nano wycieraczkę, no można nano wycieraczkę, niewidzialną wycieraczkę od Legii. Coś niesamowitego. Słuchaj, domywanie w ogóle, ja jakoś specjalnie jej nie odtykałem, po prostu myję na bieżąco i to jest wszystko. Jedyne, gdzie się skończyła, to tam, gdzie właśnie śmigają wycieraczki. Bomba. Dla mnie na chwilę obecną jest to lider. W lacie 364 tysiące km. Słuchaj, jedziemy na Śląsk. Delikatne opady, zobacz, krople śmigają. A powłoka się już kończy. Ona jest kurwa niezniszczalna. 140 na budziku, autostrada. Od czasu do czasu wycieraczka. W sumie to niepotrzebnie ją włączyłem. Zobacz, co jest grane. Mam nadzieję, że to widzisz. No, mistrz. Naprawdę mistrz. Czaisz? I to nie są duże, obfite opady. Naprawdę rewelacja. No, to niby jej nie ma, a skurkowana siedzi. Coś nieprawdopodobnego. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Jak sam tytuł mówi, test trwałości niewidzialnej wycieraczki od Legii. I tak jak mówiłem w filmiku, mistrz. Na chwilę obecną jest to najlepsza niewidzialna wycieraczka, jaka mi się trafiła. Słuchaj, 3 lata i 44,5 tysiąca km. Ja ją jeszcze przeciągnąłem przez miesiąc, zanim położyłem kolejną właśnie, którą będę testował. I słuchaj, zdechła tylko tam, gdzie nasuwały się na siebie wycieraczki. Tam, gdzie wycieraczki w ogóle nie ingerowały w tę powłokę, jak nowa. Także tutaj wiadomo, no skończyła się od tarcia mechanicznego od wycieraczek. Rewelacja, coś pięknego. Motylek chyba, nie pamiętam, 50 zł? I tutaj od razu mówię, dwie aplikacje na szybę. Jedna aplikacja dotarcie, odczekujesz chwilę, druga i tak jak widziałeś, 44,5 tysiąca kilometrów. Czego chcieć więcej przez 3 lata? I ona tak naprawdę, ona jeszcze się działa. Tam było widać, że ona się jeszcze broni. Naprawdę, że się broni. Fakt, że to już no, nie było takiego efektu jak na początku, czy jak w połowie nawet testu, ale jeszcze było widać, że ona chce jeszcze posiedzieć, żebym dał jej trochę czasu, ale już stwierdziłem, że już wystarczy. 3 lata, kurczę, no pokażcie mi, kto robi tak długie testy. No chyba nikt, chyba jestem tylko tak wykręcony, więc zobaczymy, co będzie z następną niewidzialną wycieraczką, którą właśnie już zaaplikowałem i jeżdżę prawie trzeci miesiąc. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!